W tym filmie pokażę Wam wzór Bajesa i jak można go zastosować do rozwiązania konkretnego zadania, tego które zadałem na zakończenie poprzedniego filmu. No i postaram się przekazać też pewną intuicję, która stoi za wyprowadzeniem tego wzoru, wzoru Bajesa. Przypomnijmy sobie zatem, jaki problem rozwiązywaliśmy w poprzednim filmie. Więc mieliśmy worek, w worku mieliśmy 9 zwykłych monet. Czyli takich, które mają z jednej strony orła, z drugiej strony reszkę, i prawdopodobieństwo wyrzucenia orła lub reszki jest takie samo, równe jedna druga. Dodatkowo była jedna moneta w worku, która miała orły po obu stronach. Czyli taka moneta, dla której zawsze z prawdopodobieństwem jeden wypadał orzeł. No i tę monetę nazwałem dwustronną, tak dalej będę ją nazywał. No i w poprzednim filmie zapytałem, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jeżeli. Losowo wybiorę z worka monetę, czyli na ślepo wylosuję jakąś monetę, nie, nie zobaczę jaka ona jest, rzucę nią pięć razy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że pięć razy z rzędu wypadnie orzeł, przy czym ja nie wiem, którą monetą rzucałem. No i obliczyliśmy sobie prawdopodobieństwo tego zdarzenia. To zdarzenie nazwałem W. I teraz też tego oznaczenia będę się trzymał. W oznacza zdarzenie, że wypadło dokładnie 5 orłów w pięciu rzutach, przy czym nie wiem, jaką monetą rzucałem. No, i to prawdopodobieństwo obliczyliśmy, i ono wyszło równe 41,320. Przy okazji obliczyliśmy jeszcze prawdopodobieństwa innych zdarzeń, które występują w tym zadaniu, i z tych liczb będziemy tutaj dalej korzystać. Przykład ten zilustrowałem takim rysunkiem. Tutaj mamy zbiór wszystkich możliwych zdarzeń, wszystkich możliwych wyników losowania. Jego pole. Jest równe 1, no bo to jest prawdopodobieństwo tego, że cokolwiek zajdzie. Tutaj jest ta część, która mówi nam, że losowaliśmy monetą yy, zwykłą. No i jest ta część, która reprezentuje te wyniki losowań, które zostały uzyskane monetą dwustronną. Na żółto zakreskowany jest ten obszar, który daje w wyniku 5 orłów w 5 rzutach. No, i nas teraz najbardziej będzie interesował ten kawałek, ten wąski paseczek tutaj, który oznacza te wyniki, kiedy wypadło 5 orłów w 5 rzutach, a losowanie było za pomocą monety zwykłej. No więc, jak mamy jakiś punkt, który należy do tego obszaru, to co możemy o nim powiedzieć? No to wiemy po pierwsze, że to jest obszar, który reprezentuje zwykłe monety, a po drugie wiemy, że w wyniku dostaliśmy 5, Orłów w pięciu rzutach. Czyli wiemy, że to jest taki obszar, który reprezentuje przecięcie, część wspólną tych zdarzeń. Czyli, że wylosowaliśmy pięć orłów w pięciu rzutach i, czyli przecięcie, część wspólna, losowaliśmy monetą zwykłą. No i pole tego obszaru to jest po prostu prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, koniunkcji tych dwóch warunków, czyli, że losowaliśmy zwykłą monetą i Wylosowaliśmy 5 orłów w 5 rzutach. Skąd inąd my wiemy, że to jest obszar, który reprezentuje takie prawdopodobieństwo. A więc możemy wywnioskować z tego, że te prawdopodobieństwa są sobie równe, czyli że prawdopodobieństwo tego, że wylosowaliśmy monetę zwykłą i wypadło 5 orłów w 5 rzutach, jest równe prawdopodobieństwu tego, że wylosowaliśmy 5 orłów w 5 rzutach pod warunkiem że wylosowaliśmy monetę zwykłą, razy prawdopodobieństwo tego, że wylosowaliśmy monetę zwykłą. I to jest bardzo ważny wzór, który tutaj. Hmm, trudno powiedzieć, że go wyprowadziłem. No, jakoś zaagitowałem, przeka spróbowałem przekazać Wam pewną intuicję, że taka równość jest prawdziwa. Ona jest prawdziwa dla tych zdarzeń, o których tutaj mówiliśmy, ale ona jest również prawdziwa dla dowolnych zdarzeń. Czyli możemy sobie napisać takie ogólne prawo, że prawdopodobieństwo tego, że zajdzie jakieś zdarzenie A i jednocześnie zajdzie jakieś zdarzenie B, jest równe temu, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, że zaszło B, pomnożone przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. Przypominam, że ta kreseczka tutaj pionowa oznacza prawdopodobieństwo warunkowe. Ją czytamy pod warunkiem, czyli że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, że zaszło B. No ale prawdopodobieństwo tego że zajdzie iloczyn zdarzeń A i B, czyli że zajdą oba te zdarzenia, to jest to samo co prawdopodobieństwo tego że zajdzie iloczyn zdarzeń B i A. Ta relacja jest symetryczna. Znaczy część wspólna A i B, przecięcie A i B to jest to samo co przecięcie B i A. No a możemy zastosować ten sam wzór dla tego prawdopodobieństwa po prostu zamieniając literki A i B, czyli dostaniemy, że to jest równe prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie B pod warunkiem, że zaszło zdarzenie A, razy prawdopodobieństwo zdarzenia A. No i teraz możemy porównać te liczby ze sobą. No bo to jest to samo, tak? Więc możemy je porównać, czyli napiszemy, że prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B, Razy prawdopodobieństwo zdarzenia B jest równe iloczynowi tych prawdopodobieństw. P od B pod warunkiem A razy P od A. No i teraz możemy podzielić obie strony przez P od B na przykład. I napiszemy, że prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem B jest równe. Prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem A razy prawdopodobieństwo zdarzenia A podzielone przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. No i to jest ten sławny wzór Bayesa, który obiecałem, że wam pokażę. W jakimś sensie go tutaj wyprowadziłem. Przy czym kluczowe było to, co tutaj napisałem, ta obserwacja, którą tylko tak trochę zaagitowałem. No, ale jeżeli już to wiemy, no to z tego wynika bezpośrednio ten wzór. No i teraz możemy wykorzystać ten wzór do tego, żeby obliczyć to prawdopodobieństwo, o które zapytałem na początku tego filmu. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo tego. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo tego, że rzucałem monetę symetryczną, jeżeli wiem, że wypadło 5 orłów z rzędu. No dobrze, no to zastosujmy to. Czyli napiszemy sobie tak. Chcę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że dwustronną monetą rzucałem pod warunkiem, że wiem, że wypadło 5 orłów. No to to będzie równe. No i tutaj wstawiam prawdopodobieństwo z zamienionymi tymi warunkami, czyli wiem, że wypadło 5 orłów pod warunkiem, że rzucałem dwustronną monetą, razy prawdopodobieństwo tego, że rzucałem monetą dwustronną. No i to muszę podzielić przez prawdopodobieństwo. Zdarzenia W. Wszystkie te prawdopodobieństwa, które tutaj występują, ja już wcześniej obliczyłem, więc mogę teraz po prostu je wstawić. Prawdopodobieństwo tego, że wypadnie 5 orłów pod warunkiem, że rzucam dwustronną monetą, jest po prostu równe 1. To mnożę przez prawdopodobieństwo tego, że dwustronną monetę wylosowałem z worka. No a to jest po prostu 1 dziesiąta, bo było 10 monet, jedna z nich była dwustronna. No i to muszę podzielić przez P od w, a PO2 pracowicie wyliczyliśmy w poprzednim filmie, że jest równe 41,320. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie obejrzy poprzedni film. 41,320. No to, żeby nie mieć tych piętrowych ułamków, to trzeba to napisać tak: 1 dziesiąta razy odwrotność tego, co mamy w mianowniku, czyli pierwszych, no, i tutaj 320 się skróci przez 10, czyli będziemy mieli 32 32,41. Czyli widać, że prawdopodobieństwo tego, że moneta, którą podrzucałem, była dwustronna. Jeżeli wiem, że 5 razy z rzędu wypadł orzeł, jest bardzo duże. Ono wynosi 32,41. A przypominam, że prawdopodobieństwo wylosowania po prostu dwustronnej monety jest 1 1,0. No i jest to wynik, który w zasadzie. Jest zgodny z naszą intuicją. No bo jeżeli ja rzucam monetą i ciągle wypada mi orzeł 5 razy z rzędu, jak gdybym rzucił 10 razy i 10 razy z rzędu wypadł orzeł, to to prawdopodobieństwo, że moneta, którą podrzucam jest jakaś oszukana, jest wtedy jeszcze dużo większe. Gdybym na przykład 100 razy czy 1000 razy rzucił monetą i 1000 razy z rzędu wypadłby mi orzeł, no to wtedy prawdopodobieństwo tego, że ta moneta ma Orły po obu stronach byłoby naprawdę bardzo duże. No, i to zadanie potwierdza tę intuicję. Przy okazji, nauczyliśmy się wzoru Bayesa i tego, jak się go stosuje.